Nazywam się Adam Urwaniak. Jestem chory na nowotwór kości o nazwie szpiczak. Szpiczak, czyli jest związany ze szpikiem kostnym. Szpiczak może wiele. Szpiczak jest nieodgadniony. Szpiczak produkuje komórki rakowe i umieszcza się przy kości, w kości, na kości i może migrować. Szczęście mają ci, którzy dowiedzieli się, że mają go tylko we krwi albo aż we krwi i jeszcze nie spustoszył całego kośćca. Nazywam się Adam Józef. Właściwie to Józef, bo tatuś pomylił imiona, jak zapisywał mnie w magistracie. I na pierwsze dał mi Józef, na drugie Adam. Ponieważ jestem tu w tym szpitalu oficjalnie, więc jestem Józefem, chociaż używam imienia Adam. Józef, czyli takie staropolskie. Moja mama Józefa, moja babcia Józefa i ja Józef. Chociaż nie urodziłem się w dniu imienin, tak jak moja mama. Ja Józef i Stefan leżeliśmy na oddziale zamkniętym hematologii rakowej w Opolu. Stefan po prawej, Józef po lewej. Mogę powiedzieć, że dowiedziałem się dzisiaj, że Stefan zmarł. Odchodząc ze szpitala, dowiedziałem się również, że zaraziłem się COVID-em. A jak ja, to i Stefan się musiał zarazić, bo leżeliśmy w jednym pokoju. No cóż, można powiedzieć, taki los, taka choroba, jak miliony. Ale właściwie to trzeba chyba inaczej powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że na początku COVID zainfekował wszystkich jak leci. A potem wybranych. Myślę, że powinniśmy się czuć wyróżnieni. Tylko, że w naszym przypadku ta infekcja skutkowała tym, że leczenie rakowe stało się niemożliwe i było przerwane. Ja, wychodząc do domu, walczyłem z COVID-em i przerwałem leczenie codzienne, tak zwane w szpitalu, a później miałem przyjeżdżać na oddział otwarty, gdzie miano mi podawać chemię, która miała neutralizować te komórki rakowe. No i podjąłem walkę. Niestety to leczenie musiało zostać przesunięte na czas, kiedy wyniki z zapalenia COVID-em czy też grypą ustępowały i wtedy mogłem wracać. Stefan nie miał takiego chyba szczęścia, bo był, muszę powiedzieć, chyba bardziej chory, a właściwie na pewno był bardziej chory. Ale Stefan był w przeciwieństwie do mnie
100% ufny lekarzom i medycynie. I bardzo posłuszny. Ponieważ bardzo cierpieliśmy, to lekarze podawali nam coś w rodzaju morfiny oraz tabletek silnych Tramalu, paracetamolu, pyralginy, aby uśmierzyć ten ból. Stefan właściwie budził się tylko od czasu do czasu, bo wpadł w ten letarg, to takie majaczenie i nie miałem partnera do rozmów, bo gdy ja zacząłem swoje opowieści, a naiwnie jeszcze wziąłem do szpitala instrument, bo jestem muzykiem, akordeonistą, ponieważ akordeon odpada, bo nie mógłbym dźwigać, bo kręgosłup zbolały i połamany. To wziąłem taki mały keyboard i Stefanowi grałem. Stefan się uśmiechał. Uśmiechał się i nawet nucił przez te swoje majaki, że przebijały się jakieś tam mruczenia. Starałem się pokonywać te działanie tych leków i mimo, że wtedy bardziej cierpiałem, ale byłem świadom. Natomiast Stefan odlatywał swoje, myślę, życie. Myślę, że spotykał się z żoną, która nie żyje. Myślę, że jeździł na rowerze te 20 km dziennie, o których wspominał codziennie i był niesamowicie sprawnym człowiekiem. No cóż, miał, właściwie to ma, został po nim piękny dom, ogrody, wszystko to dbał, troszczył się również o dzieci, które oczywiście miały swoje życie. Syn został się synową przy nim i wspierali go w tej chorobie. Ale ponieważ to było jednak dość daleko i te przyjazdy niewygodne, no to bardziej telefonicznie. Telefon Stefana dzwonił jak dzwony na katedrze w Opolu, tak głośno. To się Stefan wtedy budził, ale nie tak od razu, nie zrywnie, tylko powoli, z taką dumą, taką godnością mówił: halo, halo. I to nie był ten Stefan umierający na łóżku, tylko ta jego część żywa, ta jego jakaś taka ważność, że on to halo jest, że ja tu jestem, ja jeszcze tu wrócę, tam do was wrócę. No ale potem ten jego głos miał i opadał, intonacja również była zupełnie inna. Te rozmowy nie trwały zbyt długo, bo co Stefan mógł powiedzieć? No, mówi, no tak, no te lekarze to go udają, że będzie dobrze, ja się ich słucham, wszystko robię, co trzeba. No tak, robił wszystko, co trzeba, nawet więcej, ponieważ szpital jest ośrodkiem akademickim, więc często lekarze przychodzili ze studentami. O Boże, co to też nie było.
Ponieważ Stefan miał chłoniaki, więc można było dotknąć takiego guza, znaleźć jednego, drugiego, pokazać tym młodym ludziom, że ten nowotwór jest namacalny. Naprawdę namacalny i macali tego Stefana biednego. Myślę, że jak dziewczyny to robiły, to Stefan się nawet uśmiechał. Tak, widziałem, to on się uśmiechał. Pewnego razu przyszedł nawet sam ordynator i mówi: to dla nauki. To pan się oczywiście zgodzi, to naprawdę nie będzie bolało, ale Stefana bolało. I Stefan już za drugim, trzecim, czwartym razem powiedział mi, że on nie chce tego i że on sobie nie życzy. Ale proszę Państwa, no lekarz go leczy, bierze go na tomografię, na rezonanse, na badania krwi, daje mu nadzieję. I jak tu takiemu lekarzowi odmówić? Tym bardziej, że bardzo srogi ten jego lekarz. Właściwie mogę powiedzieć, że gburowaty, bo taki skrótowiec. No tak, panie Stefanie, no tak, robię to i to. Pan się przygotuje. A Stefan, panie, już go nie ma. Na jednej nodze obrócony. Pan ściszy tą muzykę, mówi do mnie ten lekarz. Pan nie rozmawia. Ja mówię: oczywiście, panie doktorze, tak jest, generale. I na następny dzień kolejna wycieczka z innym doktorem. A były też ładne panie, dziewczynki. Myślę, że będą bardzo sympatycznymi lekarkami. Stwierdziłem, że one były jedynie zainteresowane pacjentem. Naprawdę. Dziewczyny były mądre, przygotowane, natomiast chłopaki, jak te fujary, stały za nimi i tylko potakiwały głową. Tak sobie pomyślałem, kurczę, ja nagram to dziwowisko. I tego Stefana, który tam im jak małpa na drzewie saportuje i się poddaje tym tresurom, i nagrałem. O Boże, mam te nagrania, ale no cóż to zmieni? Nic to nie zmieni. Stefan, dowiedziałem się, dzisiaj zmarł. Ale najpierw przeszedł swoją Golgotę. Na tym oddziale nie mógł pozostać, jak ja poszedłem do domu z tym COVID-em. On musiał przejść na oddział zakaźny. Czyli tak jak wspomniałem, przerwano leczenie. Przypadek był bardzo chorobowy u Stefana. Tak jak mówiłem, był bardzo świsty i bardzo rozległy. Lekarze tak naprawdę nie wiedzieli, co zastosować, w jakich ilościach i jaki jest generalnie ogólny stan pacjenta. I cóż, Stefan miał te badania podstawowe i te tomografie, ale to było jeszcze zbyt mało precyzyjne. Tam chodziło o to, żeby zbadać cały organizm. Jest takie badanie, które nazywa się PET. Stefan czekał jak na zbawienie na to badanie. No i pewnego razu doczekał się, jego zawieziono na tą maszynę.
No, to jest, to nie tylko, to tylko niektórzy zasługują na takie, bo to są koszty przecież. A tu jest ważne, co NFZ zwróci, nie zwróci, da, odda. No cóż, jeszcze muszę powiedzieć, że Stefan, zanim tu przyszedł, to nie było takie wcale oczywiste, że on tutaj jest na właściwym miejscu, bo najpierw bolały go nogi, miał wysokie OB, czyli stan zapalny. Przez miesiące leczono go na bóle stawów, kości. Wymyślano jakieś uczulenia i dopiero w końcu po tych mękach gdzieś się zorientowali, któryś z lekarzy chyba domowy, że to musi być coś innego, bo to leczenie nie przynosi żadnych rezultatów. Stefan wtedy stracił czucie w nogach. No i dowiedział się właśnie, że guz, który już tam rósł sobie na kręgosłupie, uciska na nerwy i go paraliżuje. I cóż, na oddziale wewnętrznym, na klinicznym szpitalu, tym razem Witosa, no zrobiono mu operację, usunięto, wyczyszczono na tym kręgosłupie, na plecach Stefana widniała ogromna szrama i Stefan był z niej dumny, bo wreszcie przekonał lekarzy, że on ma poważną chorobę. Nie tam byle co, jakiś katar. Nie. To był wielki guz. I cóż, pomogło. Zeszło ten ucisk z tego kręgosłupa i Stefan znowu zaczął pomalutku chodzić. Ale niedaleko doszedł, bo doszedł właśnie do tego szpitala, gdzie się dowiedziano, gdzie po badaniach oczywiście stwierdzono, że ma bardzo złe wyniki i że jest zainfekowany śpiczakiem. Ja również dowiedziałem się, że są takie wskaźniki jak IgG na przykład. I to jest właśnie szczególnie ważny w przypadku tego nowotworu. On był przekroczony wielokrotnie. Stefan przyszedł do szpitala z ogromną nadzieją, no że tu teraz to już wszystko pójdzie jak autostradą pojedzie. A nie, tu się okazało inaczej. Muszę przerwać, bo znowu przyszli studenci z innym lekarzem. Stefan z oddziału zamkniętego hematologii rakowej w Opolu dzisiaj zmarł. Czy musiało tak być? Nie wiem. Ja odszedłem, kiedyś próbowałem się dodzwonić do Stefana. Nie odbierał telefonu. No to też myślałem, że jest z nim źle. Córka moja utrzymywała kontakt z jego synem. I wzajemnie się jakoś tak napędzali, pocieszali i wymieniali informacjami, jak twój tato, jak mój tato. Bardzo się zaprzyjaźnili. Trzeba powiedzieć, że jak są grupy wsparcia przy AA, to również tu cała rodzina choruje. No nagle ktoś bliski, drogi ci, no terminalnie może odejść. Rokowania i przewidywania perspektywy są różne. Ja dużo czytałem, studiowałem. Lekarze tego nie lubią. Porównywałem. Niektórzy kilka miesięcy, niektórzy rok, niektórzy potrafią przeżyć dłużej.
A niektórzy mają szczęście, bo docierają do momentu, kiedy mogą pojechać na klinikę do Wrocławia, Katowic, Gliwic, czy też Lublina, Warszawy na przeszczep szpiku. I ta metoda daje największe gwarancje. Niektórzy nawet zyskują 10 lat. Spotkałem tu panią, która mówiła, że 15 lat żyje już ze szpiczakiem, ale z przerwą na po 10. Więc natworzono tyle tych komórek, komórek własnych, że zostawiono w banku, w klinice kolejną dawkę. Ktoś miał szczęście, bo produkcja tych macierzystych komórek odbywa się pod okiem lekarzy przez 2 tygodnie. Te komórki powstają. Wtedy w organizm jest wlewana specjalna chemia, specjalne kroplówki i po 9, 10, trwa to do 14 dni ten materiał jest gromadzony. I wtedy dopiero inżynieria, wirówki, jakaś taka komórkowa inżynieria powoduje, że one są jakoś oczyszczane. Nie znam się na tym. Ale jakie jest ogromne rozczarowanie tych, którzy wracają po pół roku, po takiej męce, bo gdy już mają ten pakunek nowy tej krwi, tego materiału, to myślą, że tam wszystko zostanie wyrzucone na nowe i że będą znowu żyli normalnie, wesoło, cieszyli się słonkiem, a perspektywy i punkt widzenia na świat, proszę wierzyć, zmienia się diametralnie. Ja każdym kwiatkiem się w tej chwili cieszę, gdy spaceruję, to każdy szum dla mnie jest wydarzeniem artystycznym. Każdy uśmiech. Inaczej odzywam się do rodziny, oni do mnie jakoś tak tylko obserwują, czy ja przypadkiem ich nie oszukuję, nie symuluję, że jest dużo gorzej, a ja ich nie chcę martwić. Zupełnie całe życie się zmienia. No cóż, bliskość kosmosu, bliskość do wszechmocnego, ten kto wierzy, a ja wierzę. Szukamy wtedy pocieszenia w modlitwie. Znajomi, znajome codziennie odprawiają specjalne modły. Gizela, Renata, każdy ma swoją ulubioną. Na przykład Gizela, jeżeli dobrze pamiętam, odmawiać nowennę do świętego Choborta od przypadków przegranych, od przypadków, w którym już nikt inny dać rady nie może. Ponoć Chobot ma, ten święty z Afryki jest, wyobraźcie sobie, ma przełożenie, ma papiery do Pana Boga. Nie wiem, możliwe, że pisze listy albo telepatią. Myślę, że tutaj chyba telepatią, że on jest na jakimś wyższym poziomie i mówi chyba do Boga: Panie Boże, racz łaskawie spojrzeć okiem na tego raba, który tam chciałby jeszcze Cię przeprosić, jeszcze spożyć, dać świadectwo, że on zasługuje na niebo.
Inni mówią zdrowaśki, inni mówią różańce, inni mówią do samego Pana Boga, do Ducha Świętego. Ja szczególnie właśnie wierzę w Ducha Świętego, który odpowiada mi często, czy słusznie, czy niesłusznie i co mam robić. Nie wiem, czy Stefan w tych swoich majakach miał na to siłę i czas, żeby komunikować się z Bogiem. I ja myślę, że on nawet nie musiał, bo on epatował taką niesamowitą dobrocią i taką pogodą. On miał taką pogodę w oczach. Stefan był bardzo przystojnym mężczyzną. Pielęgniarki go bardzo lubiały. Wykonywał wszystkie ich rozkazy, polecenia na raz. Był zdyscyplinowany. W końcu ze Śląska jest, prawda? I no tak, wzruszyłem się. Stefan zmarł. Zostawiłem go tam. No cóż, poszedłem swoją drogą. Tak mi też jakby kazali. Ale miałem obawy, że może być źle. Syn się buntował, bywał u ordynatora, nawet wiem, że pokrzykiwał, domagał się jakiegoś innego traktowania. Stefan, trzeba powiedzieć, męczył się od początku chyba lutego do 14 maja, to jest dzisiaj. Proszę Państwa, kochani moi, czy to jest wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo cierpień, żeby sobie zasłużyć na wieczność? Dostałem dzisiaj informację na WhatsAppie. Mój kolega z oddziału dziennego dostał papiery na wymianę szpiku. No cóż, był młody, bo z reguły to na tych naszych salach oddziału dziennego to gołąbki. Tak za karę, za to życie, które przeżyli, to dostali w prezencie teraz tą wspaniałą chorobę, nowotwór, złośliwy szpiczak. Ale ponoć jesteśmy szczęśliwcami, bo ten nowotwór jest leczony, a inne mniej. Myślę, że nie zgodziłbym się z tym. Otóż mój kolega, wspaniałe nazwisko ma, bo Tęcza się nazywa, Wojtek Tęcza. Wojtek to mój brat, więc od razu zapamiętałem. I Wojtek niesamowicie pogodny. Przecież oczywiście miał być prawo bardzo niepogodny. No niedawno pochował żonę, która zmarła na raka. No to żeby było sprawiedliwie, to on również dostał swojego pięknego szpiczaka. Ale Wojtek jest rokowalny, bo Wojtek jest młody jeszcze i kwalifikuje się do przeszczepu, jeżeli przejdzie oczywiście serię chemii. I Wojtek rzeczywiście po czwartej chemii wyniki miał bardzo dobre. Pojechał tam na spotkanie, zakwalifikowali, ucieszył się. No i umówiliśmy się, że będzie taką naszą forpocztą. Pojedzie tam i będzie nam składał relacje. Czy warto, czy nie warto, czy tam ludzie umierają. No tak, proszę Państwa, bo jeden z naszych kolegów pojechał
do innej kliniki, już nie będę zdradzał jakiej, na wymianę szpiku. No ale przed nim był inny pan, który właśnie miał tą wymianę. I nie Boraczek, albo Boraczek zmarł. No więc jakaś niezgodność materiału była. Tam wystarczy, że jakaś mili procent się nie zgadza, to wtedy cały szpik jest zainfekowany i pacjent umiera. Nasz kolega przestraszył się bardzo i uciekł ze szpitala na własne ryzyko. No ale żyje do dziś. Dalej nie wiem, bo ta sztafeta, która przebiega przez oddział dzienny, nie jest stała. Tu ciągle się wymieniamy. Niektórzy kończą chemię, niektórzy idą na tak zwane rodzinne leczenie w swoich przychodniach. Inni umierają, a jeszcze inni no przemieszczają się po całej Polsce. No i cóż, Wojtek pojechał na pierwsze spotkanie, potem na tworzenie komórek macierzystych. No i patrzę, słownie wysyła mi zdjęcia ze specjalnej izolatki, w której leży z kolegą. Mają aż dwa telewizory za darmo. No nie, naprawdę. Bo zwykle trzeba tam wrzucać do tych puszek, ale tam nie. Ty jesteś wtedy królem. Królem tej przestrzeni, więc szpital to gdzieś musiał podpisać kontrakt z NFZ-em, że z dwoma telewizorami. No i zobaczyłem, przypomina to jakąś łazienkę wykafelgowaną po górę, albo prosektorium, albo rzeźnię, nie wiem. No i widzę panów podpiętych pod te maszyny i tam się wszystko dzieje. Wojtek tam też zrobił zdjęcie zapasów picia, jedzenia, bo nie można tego potem donosić. Więc tego jest hektolitry, a pić trzeba bardzo dużo. Takie zalecenie. Dziwne, nie? Najpierw bierzesz tą chemię, a potem ją wypłukujesz. No co to jest? To jest śmieszne, bo no ona ma się leczyć, tak? A ty się jej potem pozbywasz. No cóż, ale trzeba dbać o inne organy, szczególnie nerki. Nie daj Boże, zatkają się albo jakieś białko się tam naprodukuje rakowe, albo jakieś inne dolegliwości wątrobowe, trzustkowe, żołądkowe, bo przed jest strasznie nudno, niedobrze. Nie można, nic nie smakuje. No tak. Ja teraz mam znowu taki okres, że po chemii jest mdło. Ktoś powiedział, że herbata z imbirem pomoże, albo cola, Coca-Cola nawet, proszę Państwa, zalecają lekarze Coca-Colę. Koleżanka, którą spotkałem przy takim spacerze, powiedziała, że mama chorowała na raka i jedynie rzeczywiście z tymi mdłościami pomagała Coca-Cola. A w tej chwili jakoś brakuje, nie wiem co się stało. W małych butelkach nie ma, tylko te duże. To chyba specjalnie nas tak ćwiczą. To proszę zobaczcie, jakie jest ogromne zapotrzebowanie w całej Polsce w oddziałach rakowych na Coca-Colę. I pewno zakontraktowali wszystkie małe butelki. No nie, no tak sobie myślę. No bo jaki inny powód? No a oprócz tego, no to chyba jest ta tańsza Coca-Cola, bo my w sklepach no to mamy tą taką podychu albo więcej. Byłem w restauracji, bo nie było sklepu dookoła, mówię, proszę mi sprzedać Coca-Colę.
A kelnerka mówi, ja panu powiem tylko na ucho. Ona kosztuje 25 zł. Niech pan tam idzie dalej, 3 budynki do Dino, tam pan kupi za 5. O, zgrozo. Tej coli się nie napiłem. Stefan odszedł. Chociaż znałem go 10 dni, to muszę powiedzieć, że bardzo byliśmy sobie bliscy. Był takim powiernikiem, ja również jego. Stefan był przyjacielem w chorobie, mogę tak powiedzieć, przyjacielem, duże słowo, ale tak, bo tylko my z oddziału zamkniętego i z oddziału dziennego wiemy, co ta choroba może. U Stefana może bardzo dużo te węzły chłonne i te guzy chłonne, błoniaki namnożyły się u niego na całym ciele. Leczenie nieskuteczne. Ale pan doktor, wszystko według procedur. Wszystko według procedur. A Stefan ufał, wierzył. W końcu rodzina, jak się dowiedziałem, po tych kilku miesiącach, widząc, jakim torturom jest poddawany i że efektów nie ma, na te ostatnie chwile zabrała go do domu. Ponoć córka dostała zdjęcia, gdzie Stefan leży w swoim łóżku, rodzina go wspiera, dotyka. Głaszcze. Muszę wam powiedzieć, że te uściski i że te masaże, pieszczoty takie mają szczególne znaczenie dla chorych. Ja to też doceniam. Moja żona czasami też gdzieś mnie zaskoczy i z tyłu ten mój zbolały kręgosłup głaszcze. I wtedy czuję, jakby ta choroba ulatywała. A niech ona ulata. No cóż. Dzisiaj pogrzeb Stefana i biję się z myślami, bo się źle czuję. Czy pojechać? Czy dam radę? Ale jest to jakiś taki mój obowiązek chyba. Może żona zechciałaby je wesprzeć. Będę zaraz po powrocie z nią rozmawiał. Ale cóż, pan Tarej, życie płynie i dzisiaj nasza bliska znajoma ma wnuczkę, córkę, która ma komunię, więc wkracza w nowy świat, w nowe życie z nową nadzieją, pięknie, z uśmiechem, z prezentami. Teraz to nie wiem, czy nie dla prezentów. Często te dzieci idą do tej komunii, bo później ich w tych kościołach nie widać. O! Wojtek Tęcza przysłał mi kolejne informacje. O, jak wspaniale. Słuchajcie, namnożył 9 jednostek komórek macierzystych i będzie miał przeszczep po 2 tygodniach rezydencji w tym zamkniętym oddziale. Tam został wypuszczony do domu i będzie oczekiwał na ponowny przyjazd i wymianę. To dobra wiadomość. Wojtek, bardzo ci dziękuję
za te informacje. Tak, Stefan nie żyje. Będę go miał w swojej pamięci do ostatnich dni. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa. W pokoju wiecznym. Amen. Chciałbym, żeby Stefan już błądził wolno od bólu tam, na tych łąkach, pastwiskach. Ale żeby był świadom, żeby nie potrzebował już plastrów morfinowych i innych erzacy.